Cześć wszystkim, z tej strony Big Crusher. Witam w odcinku demonstracyjnym Resident Evil 7 Beginning Hour. Tak się zwie podtytuł demo, które wyszło tej gry 19 grudnia. Ja mam przyjemność właśnie go nagrywać teraz, ze względów czasowych. Premiera gry nastąpi 24 stycznia, także wtedy się dowiemy dokładnie, jak przebiega gra, jaka jest fabuła. Teraz chciałbym przedstawić wam właśnie mniej więcej tak, taki krótki odcinek. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Od poprzednich odsłon tutaj gra skupia się na perspektywie pierwszej osoby. Widzimy wszystko z oczu bohatera, więc ja myślę, że nawet będzie trochę straszniej, bardziej ciekawie. Zwłaszcza, że nawet fabuła jest zupełnie inna. Zwróćcie uwagę, no na pewno graliście tak, poprzednie odsłony, gdzie graliśmy wyszkolonymi żołnierzami, tak? I hordy trupów zabijało się z nowoczesnej broni. Tutaj akurat będziemy grać szaraczkiem, dokładnie bohaterem o imieniu Ethan, który będzie szukał żony w nawiedzonym domu. No, przynajmniej można to nazwać opuszczony. Także zobaczymy, jak to będzie działało. Ja jestem sam ciekaw, także dobra, zaczynamy, żeby długo nie przedłużać. Gra akurat ma przyjemność być w polskiej wersji. Znaczy demo w polskiej wersji. Dobra, co my tu mamy? Dobra, poznajemy początek. O co kaman tutaj? Boże, mi to przypomina początek piły. Możesz uciec, jak wyrwiesz sobie nogę. Dobra, kochani, poznaliśmy początek, że tak, jesteśmy w jakimś domu. W ogóle uwięzieni przez kogoś. Ale udało nam się uwolnić. No na pewno to zadanie nie będzie proste. Będziemy poszukiwać po prostu, tak, zaginioną żonę. Dobra, jesteśmy w jakimś pokoju, tak. W ogóle nawet, nie wiem, nikt nie zapłacił za rachunek telewizyjny. Nie ma co oglądać. Tutaj mamy jakiś bezpiecznik F. Może uda nam się włączyć. A właśnie, no widać, brakuje bezpiecznika, także no nie za bardzo włączymy światło. Mamy latarkę, którą możemy się posługiwać. Więc też ogólnie pole widzenia będzie ograniczone. Boże, nie wiem, czy mam przeczucie, że jak otworzę drzwi, to coś się złego stanie. Ale może to byłoby zbyt szybkie pokazanie, o co chodzi w tej grze. Ja myślę, że podgłoszę trochę gierkę. Bardziej można się wczuć. Dobra, z tyłu nic nie ma. O, może tędy przejdę. Ogólnie gra się skupi na tym, tak, że to nie będą jakieś nagle hordy trupów, tylko po prostu będziemy szli i wykonywać jakieś zadanie. Nawet trochę gra jest na logice oparta, tak? Będziemy logicznie wykonywać jakieś łamigłówki, żeby po prostu móc wyjść z tego domu. Widzicie, po prostu już się samo zaczyna ta gra, że do ciarki przychodzą po plecach. Ogólnie też broń, amunicja broni będzie ograniczona. Ogólnie tabulator coś tu pomoże. O, mamy tutaj, co to jest w ogóle. Nie, tutaj nawet jakieś środki są, tak, do pomocy przenieść. Czyli nie wiem, będziemy jakąś ekwipunek mieć, ale na razie nic nie znaleźliśmy. Tak, faktycznie, będziemy szukać jakieś właśnie rzeczy, tak, w tej grze. Ale na razie no nic nie ma ciekawego. Dobra.
Dość światło. Wydane sobie stąd umożliwiłby klucz. Dobra, klucz, tak? Może umożliwić wejście, a musimy go znaleźć. Nawet to nie będzie proste. Na razie nikogo nie ma, więc... Co to było? W ogóle nie wiem, czy tutaj będę mógł się gdzieś skraść, C wciskając. Tak, C. Na szczęście tutaj blokuje C, ja właśnie to lubię. Kiedy jest nie, że przytrzymać AC, żeby ta postać kucnęła, tylko po prostu trzymało. Dobra, przepatrzyłem, co to jest w ogóle to pikanie. Tu coś pomoże. F, zobaczymy. Brak reakcji, super. Miałem nadzieję, że chociaż tutaj światełko będzie, ale. Goddammit, nie ma! No tutaj to gdzie wchodziłem? Nie, no tu nic nie ma zupełnie. Boże! To było tutaj? O kurde, nie wiem, czy... Nie zwróciłem uwagi na tego manekina, ale on chyba tutaj nie stał. Tutaj wchodziłem, czy nie za bardzo? Nie, tutaj byłem. To jest punkt wyjścia. Ale tu drzwi nie ma żadnych. Ale drzwi następne mamy. Tutaj nie byliśmy. Czemu nie otwierasz? Dobra. Same się zamknęły drzwi. Dobra, napięcie wzrasta, kochani. Najpierw wyjdziemy tutaj prostą drogą. Dobra, mamy noc. Słyszę, że świerszczyk śpiewa. Zamknięte. No to było do przewidzenia, kratne. Dobra, ale mieliśmy tutaj drzwi. Ogólnie, tak jak mówili, z optymalizacją gry nie ma problemów. Gram na rozdzielczości. Wydaje się, że można coś tam włożyć. Włożyć. Czyli musimy jakiś kawałek rury, tak, włożyć. Ale nic zupełnie nie ma. Ogólnie będziemy mieli tutaj takie do dyspozycji, oprócz amunicji małej, jakieś takie małe przedmioty, które właśnie by dopasować w innych momentach, przejściach. To na pewno mi się nie przyda. Czyli na pewno tutaj nic nie włożę. Ogólnie myślę, że nie będziemy się skupiać aż tak na możliwości przejścia, tak, wszystkiego. W razie przynajmniej zapoznaniu się z grą. Dobra, nie wiem, czy tutaj może coś jest takiego, co może się mi przydać. Bo jak widzieliście sami, coś do tej rury można włożyć. Bezpiecznika brakuje, gdzie światło by pomogło trochę w ogóle w przechodzeniu czegokolwiek. Zupełnie nic nie ma. O, tutaj mamy. Jakaś karteczka. Rozniosę ich na strzępy. Spoko. O, można tutaj obracać w ogóle. Aha, dobra. Ale to, ta karteczka w ogóle nic nie pomoże. Jakby to było napisane, no co i jak. Fortepian, nie wiem, czy warto nagrać coś. Wow. No to widzę, że tutaj moce... Są jakieś złe moce, które właśnie nie wiem, czy za nami chodzą. Widzieliście, drzwi się zamknęły same. Więc tu nawet już nie chodzi o jakieś żywe trupy, tylko po prostu o sytuację, że nie wiem, coś co w klimacie Fear, tak? Dom opanowany przez złe moce. Byłem na górze, tutaj zupełnie nic nie ma, ale jeszcze raz warto spróbować. Patrzcie, manekina nie ma, a był przed chwilą. Nie wiem, czy to jeszcze jest taki klimat Slendera, zapewne. Idziemy z latarką. Dobra, kurde, cały czas mam wrażenie, że manekin tu będzie. Nie, no zupełnie nic nie ma tutaj, no. Jest po prostu masakra jakaś.
Dobra, schodzimy na dół. Nie ma sensu. Dobra, od początku trzeba wszystko po prostu przeszukać, tak? Gra na tym się opiera. Każdy za kamarek, więc nie ma co olewać. Tam gdzieś ikonka F pokażę. Może będzie coś w tym... Co to jest? Ja się pytam. No to się mi na pewno nie przyda. Jakiś ptak martwy. Dobra, zakręciliśmy kurek z wodą. Mam nadzieję, że to tylko jest dźwięk przeze mnie poruszania się. Bo zupełnie mi się to nie podoba. To dźwięk, który słyszę tutaj, przestrzennie. Jest masakryczny. O, o, o. Tutaj było coś, czym się... Szczypce, mamy szczypce. Super, to się przyda. Wow! Wow! Może to jest lalka, już myślałem, że martwe dziecko. Tego by raczej nie pokazali w grze. Szczypce, dobra, to mamy chyba do tego... Nie wiem, włożyć, nie do tej rury, ale to włożyć było, a nie, że przykręcić. Znaczy tak myślę, że może faktycznie, więc wejdziemy jeszcze raz na górę. Nie ma co. Myślę, że nic nie wyskoczy mi teraz. Czekajcie, to było tu nie. To było w łazience. Jeszcze raz tam podążamy. Nie w tym miejscu, ale w tym. Tutaj. Nie wiem, czy to jest to. No nie, raczej nie. Tutaj coś było. O! Amunicja pistoletowa, pięknie. Przechodziłem tędy i w ogóle nie zauważyłem. Trzeba naprawdę każdy za kamarek dokładnie przejść. Tutaj zupełnie nic nie ma. Coś mi tak mignęło, ale to było tylko światło odbijało się. No dobrze, ale mamy tak, broń. Ale broń musimy znaleźć, bo amunicję tego zdobyliśmy. No dobra, tu mamy coś jeszcze. No, ale... Tylko zdjęcia, nic więcej nie ma, zupełnie. Zamknięte. Nic, szczypce na razie nie pomagają. Drodzy, idziemy dalej. Nie, no tutaj... Nie, dobra, wiem, że to powtarzalne jest, ale próbuję właśnie czegokolwiek tak spróbować, co już mam. O, tutaj mamy jakieś... Co, przyłączymy kanał? Nie masz kasety wideo. No dobra. Tutaj nic nie ma zupełnie. Jak widzicie, sam początek opiera się na tym, że mamy coś przeszukać i... Jakieś potrzebne rzeczy, które będą później, tak, nam się przydadzą, znaczy. Dobra, tu odbija się latarka. Tutaj coś było jeszcze. Sztuczny palec. Przyda mi się? No spoko, no. Nie, no okej. Na pewno kogoś dziugnę w oko. Coś tu jeszcze jest? Jezu!
Ludzie, wiecie, że to trzeba jeść, bo to też ma termin, mimo że jest w lodówce. Tu nic mi się nie przyda. A tu na górze nie mogę otworzyć nawet. Nie no. O, dobra. Szczypce się przydadzą w tym przypadku. I F wciskamy, żeby zaznaczyć czynność. Dobra, mam nadzieję, że tam coś będzie przydatnego. No i F otwieramy. Mamy kasetę wideo, możemy teraz obejrzeć spokojnie, o co kaman w ogóle. Także jak możecie się domyśleć, wracamy do punktu wyjścia, do pokoju, którego zaczęliśmy w ogóle cokolwiek robić. Którym zaczęliśmy cokolwiek robić. Goddamit. Dobra, mogę trochę szybciej shiftem tutaj się poruszać. Poruszam. Dobra, wkładamy. O, i tutaj nam gra pyta, o co chcemy tam włożyć. No kurde, co innego. Na półtorej minuty to trwa. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, jego chyba kolega. I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Chyba nie przyjaciele raczej. This new guy? I'm not feeling it. Again? Dobra, podążamy za nimi, żeby usłyszeć, co mówią. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Widzę, że oni są w ogóle na zewnątrz tego domu. Mają zamiar tam wejść. Więc będzie wiedzieć w ogóle, jak, o co chodzi zupełnie. Are we rolling? Jak się historia zaczęła. Alright, let's go. Get out of the way. It's locked. No. Plus dla tego pana. After you. So, why are we in hell this time? Ręka w górę, kto tam pierwszy wejdzie? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Nie, raczej to nie są przyjaciele. What's the story, Andre? Panowie chyba konkurują. Farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. Daj mi przejść, chcę zobaczyć, co tam jest. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Dobra, otwórz lodówkę, to zobaczysz jeszcze lepsza. Although... This will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Oho. Czy żeby koleś Andre. Stracił partnera? Andre! Clancy, you see where Andre went? Nie, to w ogóle jest ktoś inny. On fucking believe. W ogóle o innych ludzi chodzi. This is the last time I bohatera. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Koleś, ja bym na twoim miejscu już naprawdę stąd spadał, no. What the fuck was that? Did you hear that? Dobra, ale jest ich dwóch, no kamerzysta w końcu.
Andre? Where the fuck is he? Dobra, jest ten telewizor, to jest ten pokój, z którego zaczęliśmy Andre, telewizję. Dobra, co to się stanie, kochani? No bez jaj. What the hell? Bez jaj. Czy on tam wszedł? You gotta be fucking kidding me. Dobra, nic nie stoi za nami. A, to jest jakaś skrytka do wejścia. Nie mówcie, że tam można przejść. Tak zwana przerośnięta mysia nora, no. No to wiem, że można kucnąć. Dobra, stajemy. C. Albo chociażby spacja w sumie. Nie, spacja nie działa. Dobra, tu możemy zejść w sumie. To, co postać pokaże, możemy wykonać. Aha, dobra, ale chyba kamerzyście się coś też stanie. Coś czuję. No bo przecież nie było nikogo drugiego, prawda? Widzę kolesia. Dobra, on chyba mnie nie rozumie. O kurde! Boże! Coś idzie jeszcze! No! Co tu mamy na karteczce? Kochani, widzieliśmy no po prostu sensację, co tu się stało. Musimy po prostu, nie wiem, stąd zwiewać, po prostu, że to coś z nami się stanie. Tej karteczki... Ona była wcześniej, tak? Czy już nie pamiętam tego zupełnie? Dobra, nie będziemy używać ponownie. Włączymy znowu. No dobra. Nie wiem, ja chyba wezmę na wszelki wypadek. Ale co bym chciał tak z tym zrobić? Połącz przedmioty. Tak, możemy tutaj w ogóle łączyć przedmioty, żeby sobie radzić, tak? Bo jeżeli jest mało amunicji, to jakaś, nie wiem, rurkę z czymś połączyć, żeby po prostu była super broń z tego. Zbadaj przedmiot. No, spoko. O, właśnie. No co, amunicja, no nic więcej. Więc zamykam, tak, tą możliwość. Dobrze, kochani, ja myślę, że zakończymy na tym momencie odcinek. Zbadaliśmy mniej więcej tak sytuację, co w tym domu się znajduje, jakiś, nie wiem, coś chorego, które zabiło kamerzystę. No i tego drugiego kolesia również, tak, w miarę siły, tak. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, dla was był Big Crusher. Ja mam zamiar jak najbardziej nagrywać Let's Play'a z Resident Evil 7. Spodobała mi się wersja demonstracyjna. Optymalizacja jest naprawdę zarąbista. No i ten klimat, tak? W ogóle coś się znowu stanie. Co będzie dalej? Więc naprawdę, no jest dużo ciekawych rzeczy. Mimo, że idziemy po tym domu, może to być monotonne, no ale badamy, tak? Okoliczność. I jesteśmy ciekawi, co się dalej stanie. Także no Steam naprawdę, no tutaj udostępnił tą wersję demo. No oczywiście wydawca. Zapomniałem dodać, tak mówię, na rozdzielczości pseudo 2K nagrywam. 2715 na 1580, coś takiego nagrywam. Ale i tak jest tak ciemno, że to praktycznie no, nie widać. No. W 60 klatkach gra idzie. Dobra, nie zapomnijcie oczywiście ocenić odcinek, komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, to mi się bardzo przyda, będzie mi przyjemnie. Także czekamy na 24 stycznia na Resident Evil 7 pełną wersję. Biohazard oczywiście. Także wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się i hej.